Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj ponownie wracamy do świata Lego Batman, bo pojawił się nowy numer, czwarty już z tego roku, gdzie mamy Batmobila Tumblera, czyli coś, co jest w takiej mini wersji tego, co możemy dostać, jeżeli mówimy o klocki Lego. Ja mam takiego w wersji z Jada Toys, ten taki Metal Diecast. Ale nie miałem takiego i chciałem się po prostu przekonać, jak on wygląda po złożeniu, więc zaraz to zrobimy. Najpierw zobaczmy, jak się nam prezentuje kolejny właśnie numer Lego Batman wewnątrz. I tutaj w ogóle jest pokazane, że możemy... Aha, jak... Nie, myślałem. Nie. Tam jest pokazany po prostu oczywiście montaż sam w sobie, więc zaraz do niego gdzieś tu pewnie dojdziemy. No i tutaj w ogóle jest historia właśnie z tym Tumblerem, kiedy gdzieś tam się ścigają, widzę, nasi bohaterowie. O, tutaj mamy, zaraz zobaczymy, w ilu on krokach jest. W 15, więc nie jest źle. Plakat całkiem nawet spoko, bym powiedział. No i tutaj oczywiście Tumbler. Jest to ten oczywiście z trylogii Christophera Nolana. No i zaraz, ja już się nie mogę w sumie doczekać, aż będziemy go składali. Ale tymczasem, mówię, tutaj dokończmy jeszcze nasz magazyn. Aha, i w kolejnym będzie Batwing, samolot z supermocą, 14 września. Troszeczkę inny niż ten, co ja jakiś czas temu nabyłem, więc no całkiem spoko. Tego Batwinga to w sumie chyba też będę chciał spróbować złożyć. Dobra, wracamy do naszego Tumblera. Otwórzmy opakowanie. Wydobywamy klocki. I zobaczmy po kolei, jak to powinniśmy złożyć. No i sam przód widzimy już, że to będzie nam potrzebne. I mamy. Kolejnym elementem jest... Zaraz, jest, mamy. To będzie to. I takie coś, prawda? Później musimy dołączyć o te. Mamy jedno, mamy drugie. I teraz musimy te zamontować. Dobra, jeden. Drugi. Trzeci. Jeszcze jednego musimy znaleźć. Takiego jest czwarty. Okej. Się gdzieś wyczepiają te klocki troszkę, ale to nic. No tak ciekawie jak na początek. Czwartym krokiem musimy tutaj na przemian montować takie podwójne, gdzieś tu chyba powinny być szare. Dwa. A jest, jeden tu mamy. Taki w sumie brązowy. Później znowu ten. Znowu taki szary. I na końcu to, co będzie kółkami, prawda? Okej, mamy to. Piąty krok. To musimy wstawić o te na pewno. Jest. I tutaj. I teraz jeszcze zostało nam to. Dobra. Jesteśmy już. I trzy takie potrójne? Aha, tak, bo on ma... Okej, już wiemy czemu. Teraz to. Dobra. Szósty krok jest za nami. Teraz siódmym będzie tutaj zamontowanie
Na pewno tych bocznych. Jest jeden. One muszą iść właśnie w taki sposób. Teraz nie widzę drugiego. Jest drugi. Okej. I te dwa idą tutaj. No tak dość masywnie. Myślałem, że gdzieś będzie troszeczkę więcej przestrzeni, ale w sumie nie ma tutaj miejsca na ludzika, więc no, nie ma takiej potrzeby, tak? I to okej. Okay. Kiedy to już mamy, musimy teraz zamontować te. Czyli do nich musimy doczepić po prostu o to. Zgadza się. Jeden taki mamy i jeszcze jeden gdzieś powinien być. Jest. I do tego. Jest. I one muszą iść na boki tutaj. O, w taki sposób. Ok. Czyli to jest już przód, widzimy. Prawda? Teraz musimy doczepić to na środek tutaj. I po bokach montujemy te elementy, tak przynajmniej by wychodziło. Jeden, drugi. I to by było tyle na razie. Tak by wychodziło. Teraz musimy tutaj zamontować na. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Najpierw musimy. A nie, dobrze. Czyli to idzie. Nie, nie to. O te. Te idą. Są różnią się czymś? Nie, one są takie same. Czyli te idą tutaj do przodu. I te na boki chyba. Do środka w ten sposób. Jest. I teraz to dziwne takie, bo aż cztery muszą wejść w taką pozycję tutaj. Okej, mamy to. No i ten. Ten ma być zamontowany w ten sposób. I tutaj znowu taki pojedynczy na środku. Jest. Nie wygląda to na razie jak tumbler, przyznam szczerze. Teraz montujemy koła. Cztery powinny być te elementy. Nie, ten nie pasuje tutaj. Wow, tu będą te większe jakieś. Czyli o, mamy to, te większe, tak, tutaj właśnie idą. Jak już mamy koła, możemy je zamontować, tutaj jest pokazane. Czyli te idą do przodu. Jedno. Drugie. Te idą na tył. No i teraz już faktycznie zaczyna wyglądać to jak tumbler. Teraz po bokach montujemy te dwa. Jeden. I drugi. Jest, ok. Co nam jeszcze zostało? Zostały nam teraz o te elemenciki jeszcze. Aha, też to te. One się doczepiają w ten sposób. Tutaj widzicie. Jest ruchome, można tak, ale można też w ten sposób. I one tak powinny być. Dobra. I co nam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze o te elementy. I one mają być doczepione tutaj, w tą stronę.
cztery takie. Tylko jeden klocek mi został i nie wiem, nawet dwa, do czego one mają i zaraz sprawdzę, zobaczę, czy... Aha, to musi wejść tu pod spód w ten sposób, o właśnie. Takie jakby, nie wiem jak to nazwać, spoilery, prawda? Tylko właśnie, czemu zostały mi te dwa elementy? Tak jakby gdzieś je trzeba było doczepić, tylko ja je pominąłem gdzieś, czy one są może zapasowe? Tu jest wszystko. Nie, no wszystko wydaje się jest tak jakby było. To nie wiem, jeżeli gdzieś coś pominąłem, możecie mi powiedzieć, ja chętnie bym je doczepił, ale być może są tylko dodatkowymi elementami, bo tu były wczepione, chyba że powinienem podwójnie wczepić chyba. Tak, widzicie, tu jest razy dwa, to trzeba doczepić w ten sposób będzie. O, łączyć i wtedy. O. Tak właśnie. O, i teraz jest już dobrze. Także udało się. Mamy złożonego tumblera z trylogii Christophera Nolana. Tak się prezentuje ten model. Przyznam szczerze, że wygląda naprawdę całkiem spoko. Jeździ. Bez problemu. Także dał radę, naprawdę dał radę. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam do widzenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!